kinowa. Obszar, jaki zajmował bunkier wraz z przyległymi budynkami, to ponad 8,5 hektara. W Strachowie Pstrążu, między Szprotawą a Bolesławcem, umiejscowiony był garnizon z poligonem o powierzchni prawie 20 tysięcy hektarów. Znajdowała się tam baza paliw, park techniczny i bocznica kolejowa. W środku poligonu Strachów Pstrąże znajdował się skład rakiet. Był ogrodzony dwoma kolczastymi płotami, z których wewnętrzny był pod napięciem. W środku bazy umiejscowiono silosy, w których przechowywano zestawy rakietowe Łuna i Toczka, uzbrojone w głowice jądrowe. Wszystko pokryte i to wszystko nocą się chodziło. Głowice, które mogły być używane do tych rakiet, składowane były także w bazie atomowej w Wielowsi, w kompleksie Wędrzyn-Trzemeszno. Łączność na poligonie strachowskim zapewniała najbardziej utajniona baza łączności w Chocianowie. W Trzebieniu zlokalizowany był bunkier atomowy, do którego w razie ataku jądrowego mogli schronić się żołnierze ze strachowskiego garnizonu. Lotnisko w Szprotawie armia sowiecka zajęła zaraz po 1945 roku. Stacjonowała tu 149. Dywizja Lotnictwa Bombowego, która dysponowała samolotami IU-76, AN-12 i Su-24M. Nieopodal lotniska znajdowała się baza, w której składowano głowice atomowe typu TN-1000, i TN-1200, które podczepiano do bombowców. W Brzeźnicy Kolonii, nieopodal Bornego Sulinowa, umiejscowiony był kolejny skład głowic nuklearnych, połączony z magazynem rakiet i silosami, w których znajdowały się gotowe do użycia wyrzutnie uzbrojone w głowice atomowe typu SS-1. Magazyny były klimatyzowane i zabezpieczone przed atakami z powietrza. Podziemne hale miały własne urządzenia prądotwórcze na wypadek ataku. Zlokalizowano w nich także magazyny żywności i własne ujęcie wody. W bazie mieszkało około 200 osób. Na lotnisku Ludowego Wojska Polskiego w Debrznie przeprowadzono pierwszą prezentację elaboracji lotniczej bomby atomowej. W pokazie uczestniczyli dowódcy i szefowie sztabów polskich pułków lotniczych. Zlokalizowane tu było specjalne stanowisko przechowywania i elaboracji ładunków nuklearnych. Pierwsza informacja o kompleksie w Bagiczu koło Kołobrzegu pochodzi z 1966 roku. Tu, na terenie byłej niemieckiej bazy wojskowej, dobudowano nowy, dłuższy pas startowy na potrzeby samolotów odrzutowych, natomiast stary był użytkowany do kołowania nowych maszyn. Zbudowano obsypane ziemią i zamaskowane roślinnością żelbetowe schrono-hangary dla samolotów. Zbudowano całą sieć magazynów amunicyjnych, paliwowych i innych obiektów infrastruktury wojskowej. Kompleks posiadał własną bazę paliwową i bocznicę kolejową. Na terenie bazy znajdował się także silos na wyrzutnie rakietowe uzbrojone w głowice jądrowe SS-1 i SS-20. Tajne miasto Borne Sulinowo wybudowali jeszcze Niemcy. Natychmiast po wojnie przejęli je Rosjanie. Miasto, którego do 1993 roku nie można było znaleźć na żadnej mapie, było całkowicie niedostępne dla Polaków. Stacjonowała w nim 6. Dywizja Zmechanizowana. Był to największy radziecki garnizon w Polsce. Z miastem sąsiadował poligon i osiedle dla rodzin stacjonujących tu żołnierzy. Ostatnim dowódcą jednostki w Bornym Sulinowie był generał Wiktor Dubynin. Edward Gierek. To jemu zamarzyło się zbudowanie polskiej bomby atomowej, tak by nasz kraj dołączył do klubu atomowego. Obraz pracowni ery atomowej. Laboratorium alchemików XX wieku. Już wkrótce uruchomimy w Polsce reaktor atomowy. Energia termojądrowa znajdzie zastosowanie w przemyśle i medycynie, w biologii i technice. Naukowcy nie zdawali sobie jednak najwyraźniej sprawy z tego, do czego może doprowadzić niezachowanie odpowiednich środków ostrożności. Budynek, w którym próbowano doprowadzić do reakcji termojądrowej, znajdował się na Bemowie w Warszawie. Tu jest ciekawostka właśnie, która pokazuje, jak w PRL-u wszystko wyglądało. Otóż halę otoczono o kilkumetrowej wysokości wałem ziemnym, który miał bronić Warszawy przed skutkami eksplozji. No wyobrażamy sobie, jakby to wyglądało, gdyby taka eksplozja miała miejsce, a tutaj kilkumetrowy mur
ziemny, które miały bronić właśnie przed skutkami tejże eksplozji. No jest to sprawa tyleż śmieszna, co ponura, prawda? Nie był to jedyny przejaw lekkomyślności ówczesnej ekipy rządzącej PRL-em. Gierek zresztą pod wpływem argumentacji Kalińskiego miał zadać pytanie ówczesnemu przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych: towarzyszu, co jak myślicie, jakbyśmy zbudowali takie urządzenie i gdzieś w sztolni, w Bieszczadach je umieścili i zdetonowali, to co, towarzysze radzieccy się dowiedzą czy nie dowiedzą? A wszystko zaczęło się w roku 1968 od memoriału profesora, wówczas jeszcze doktora, pułkownika Zbigniewa Puzewicza. Puzewicz zajmował się w Wojskowej Akademii Technicznej, z poważnymi sukcesami, budową laserów do celów medycznych. Tym razem stwierdził, że przy pomocy lasera będzie w stanie doprowadzić do syntezy termojądrowej, która może być podstawą budowy bomby atomowej. Tematem tym udało mu się zainteresować najpierw rektora VAT-u, generała profesora Sylwestra Kalińskiego, a następnie Edwarda Gierka, do tego stopnia, że już w 2 lata później razem z generałem pojechali na konferencję naukową poświęconą energii atomowej do Kanady. Na tej konferencji profesor Teller, zresztą znany specjalista w zakresie, powiedzmy, energii jądrowej, tak bym to określił, to jest twórca przede wszystkim bomby wodorowej. On wygłosił wówczas referat o możliwości uzyskania syntezy termojądrowej poprzez wykorzystanie promieniowania laserowego. Tezy zawarte w referacie profesora Tellera potwierdzały wcześniejsze badania Puzewicza. Jednak polska i radziecka technologia były zbyt słabe, by móc sobie poradzić z budową lasera o tak dużej mocy, by mógł doprowadzić do syntezy termojądrowej. Gierek zainwestował wówczas sporo pieniędzy w VAT. Niektóre elementy trzeba było sprowadzić z zachodu. Wytypowano całą grupę młodych oficerów wywiadu wojskowego i nie tylko wojskowego, którzy zajmowali się zakładaniem na Zachodzie fikcyjnych firm, spółek, za pomocą których sprowadzano do Polski te wszystkie urządzenia, które były potrzebne Kalińskiemu, które były potrzebne zespołowi w VAT-cie i potem mogły być ewentualnie wykorzystane do budowy takiego ładunku termonuklearnego. Wzrost z budżetu państwa na zbrojenia każdego roku był w granicach od 12 do 14%. To ogromne zadłużenie Polski z epoki Gierka wynikało z tego, żeśmy się intensywnie zbroili i oczywiście nie na nasze potrzeby, nie na nasze życzenie, tylko na skutek potrzeb sowieckich, ale także ambicji polskich generałów i polskich komunistów. Jednocześnie Edward Gierek usiłował zachować wszystko w tajemnicy przed Rosjanami. O jego planach i badaniach prowadzonych najpierw na VAT-cie wiedziało jeszcze mniej osób niż o magazynach sowieckiej broni nuklearnej w Polsce. Przed wschodnim sąsiadem nie udało się jednak ukryć planów Gierka. Ja sobie przypominam ostatnie wiadomości z licznych gazet polskich, które sugerują, że w tamtym czasie jeszcze wcześniej generał Jaruzelski był agentem sowieckiego wywiadu wojskowego. No jeżeli logicznie się zastanowić, no to można logicznie pomyśleć, kto towarzyszom radzieckim tą informację sprzedał, że Edward Gierek próbuje włączyć Polskę do klubu mocarstw nie tyle nawet atomowych, co posiadających broń termonuklearną. Jak twierdzą badający tę sprawę od lat, radziecki wywiad nie próżnował także w tej sprawie. Jeździł rządowym samochodem, to był Fiat Mia Fiori. Był on serwisowany w rządowych, prawda, zakładach i nie może być tu mowy, prawda, żeby była jakaś awaria samochodu. Tymczasem no, zginął w wypadku samochodowym i cały czas nie wyjaśniono przyczyn tego wypadku, w którym zginął. I zachodzi podejrzenie, że mogli w tym maczać palce po prostu agenci Związku Radzieckiego. Dopiero odtajnienie dokumentacji Układu Warszawskiego pozwoliło ustalić, jakie straty poniosłyby nacierające wojska. W opracowanych na początku lat 70. założeniach przyjęto, że wojska operacyjne w trakcie pierwszej operacji frontowej w warunkach stosowania broni jądrowej mogą ponieść straty w wysokości 48 do 53% armii. Liczba ta nie uwzględniała tego, że niemal od początku konfliktu nacierające wojska znajdowałyby się w strefie skażeń jądrowych, co mogłoby znacznie zwiększyć liczbę ofiar. Liczba ofiar wśród ludności cywilnej sięgnąć miała 2-3 milionów osób w pierwszych kilku dniach wojny. W
Wycofywanie wojsk rosyjskich rozpoczęło się 8 kwietnia 1991 roku. Północna grupa wojsk rosyjskich liczyła wówczas 53 tysiące żołnierzy i 7,5 tysiąca pracowników cywilnych, którym towarzyszyło 40 tysięcy członków rodzin. Wraz z wyjazdem wojsk sowieckich rozpoczęto demontaż instalacji atomowych. Rosjanie stacjonowali w 59 garnizonach w 21 ówczesnych województwach. Zajmowali 707 km kwadratowych naszego kraju, gdzie posiadali 13 lotnisk, bazę morską, 6 poligonów i prawie 8 tysięcy innych obiektów. Oficjalnie o składowaniu broni jądrowej w Polsce poinformowano dopiero 7 kwietnia 1991 roku. 18 września 1993 roku wyjechał z Polski ostatni pododdział wojsk rosyjskich. W przeddzień, w rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę, prezydent Wałęsa na dziedzińcu Belwederu pożegnał ostatnich 21 Rosjan.